Dzień dobry. Vlog Jakość, Artur Mydlarz. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek, w którym sprawdzimy, czy nie jesteś mistrzem akcji tymczasowych. Tak jak większość naszego społeczeństwa. A warto, żebyś im nie był. Może odwrócimy dzisiaj też ten trend. Zapraszam. Co to są te akcje tymczasowe? Akcje tymczasowe są to wszystkie podejmowane działania, które sprawiają, że problem nie występuje w tym momencie. Definicja produkcyjna w odniesieniu do procesów produkcyjnych jest prosta. Robimy coś, żeby produkt niezgodny nie dostał się do klienta. Na przykład zakładamy w procesie jakąś bramkę kontrolną, która weryfikuje produkty przed wysyłką na okoliczność tej wady, którą znaleźliśmy. Robimy sortowanie na magazynie produktów, które są potencjalnie niezgodne, bo wiemy, że tam mogą występować, bo mamy problem. Odcinamy źródło dostaw od dostawcy, który sprawił, że mamy problem. Podpinamy drugie, jeżeli oczywiście mamy. I to są wszystkie działania tymczasowe. Jest to takie przyklejenie plastra, ale to robi się tylko na chwilę, po to, żeby później na spokojnie dojść do przyczyny źródłowej, wprowadzić akcje korygujące. Musicie może prewencyjnie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli pracujesz w jakości, to wiesz, że akcje tymczasowe to jest dopiero trzeci punkt metody 8D. A niestety w naszym życiu stosujemy akcje tymczasowe do wszystkiego praktycznie. Może nie zdajemy sobie z tego sprawy. Trochę to smutne, no ale wynika z bardzo dużego nacisku medialnego i tego, jak to jest kreowane. Zaraz Ci opowiem, dlaczego tak się dzieje. Skąd to się bierze? Nie masz pieniędzy? Weź kredyt. Boli Cię głowa? Weź tabletkę. Bolą Cię plecy? Weź tabletkę. To nie tędy droga, moi drodzy. No ale firmy na tym zarabiają i tak to będą kreować. Dopóki to wszystko się będzie kręcić, będą na to konsumenci, to będą istnieć takie firmy, które oferują plaster zamiast gotowego rozwiązania. I nam też jest tak wygodniej. No boli mnie głowa, to wezmę sobie tabletkę. Nie będę dochodził do przyczyn, dlaczego ta głowa mnie boli. Jestem niewyspana, niewyspane, piję kawę. Nie chce mi się spać, biorę tabletkę nasenną na noc i tak dalej, i tak dalej. Można wyliczać w nieskończoność. Żyjąc w taki sposób, wy ciągle doklejacie sobie kolejne plastry, które nie rozwiązują waszych problemów. I jest tak jeszcze w wielu innych aspektach waszego życia, związanych z relacjami, związanych z nawet nadużywaniem jakichś substancji, które nie są dla was zbyt zdrowe, bo w ten sposób przyklejacie jakiś plaster, który pozwala wam zapomnieć o czymś, który pozwala złagodzić stres, zamiast dojść do przyczyny i ją wyeliminować. A w pracy wiecie, jak to robić, jeżeli pracujecie w jakości, a jeżeli jeszcze nie wiecie, to się dowiecie w serii podcastów, które tworzę na temat metody rozwiązywania problemów. I w gruncie rzeczy trudno jest myśleć inaczej, bo cała ta medialna otoczka, która nas napędza i to przyzwolenie na to, żeby sobie te kolejne plastry naklejać, sprawia, że my przestajemy myśleć z punktu widzenia dochodzenia właśnie do przyczyn źródłowych problemu i tam zaukładania odpowiednich akcji, żeby ten problem wyeliminować. Ja sam się na to złapałem, prowadząc swoją działalność już szkołajakości.pl i od pewnego czasu, od 2 miesięcy, zablokowałem sobie taki jeden blok czasu. W trakcie jednego dnia, jest to poniedziałek, gdzie przez godzinę nie mogę rozpocząć pracy, zanim nie wybiorę sobie rzeczy, które chciałbym poprawić i dojść do przyczyny źródłowej problemu. Bo od jakiegoś czasu przyklejałem jakieś plastry, które mi ułatwiały pracę, jakieś proste rozwiązania, jakieś aplikacje, jakieś inne rzeczy, zamiast dojść do przyczyny i tam uderzyć. No ale przez to, że zacząłem to stosować, zacząłem tworzyć boty, które pomagają mi w pracy, automatyzują niektóre rzeczy, o których wam jeszcze kiedyś opowiem. I w ten sposób też realizuję swoją misję i cel mojej organizacji, to, żeby przy pomocy innowacyjnych technologii możliwości dostarczyć wam szkolenia w jak najlepszych pieniądzach, bo nie muszę zatrudniać dziesiątek osób, tylko mogę wykorzystać te nowe technologie, które są i które dają nam dużo
ułatwień. Ale żeby to zrobić mądrze, to trzeba właśnie dojść do tej przyczyny źródłowej. Mam dla Ciebie taką radę na koniec. Może zatrzymaj się jednego dnia w tygodniu na te pół godziny i zobacz, ile masz naklejonych plastrów w różnych aspektach swojego życia. Może warto je odkleić, może warto dojść do przyczyny źródłowej, po co Ci ten plaster jest potrzebny i co on próbuje ukryć. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to nie obejdzie się bez tych plastrów. A kiedyś może ich zabraknąć, albo Tobie zabraknąć sił, żeby utrzymywać to wszystko w ryzach za pomocą tak słabych rozwiązań jak akcje tymczasowe. Życzę Ci dobrych akcji korygujących dotyczących Twoich problemów. I to wszystko na dzisiaj ode mnie. Dziękuję Ci za tego vloga, dziękuję Ci, że tutaj jesteś i mam nadzieję, że to, co do Ciebie mówię, to trafia. Choćbym zmienił myślenie jednej osoby, to będzie warto to robić. Daj znać w komentarzu. Trzymaj się.